Cześć Bohaterze, witaj w tym kolejnym vlogu. Dziś jedziemy nad jeziorko takie większe i zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Zapraszam do... oglądania! W takich okularkach zapraszam Was do oglądania. Tak. Dojechaliśmy do celu. Dominika jeszcze pakuje nam rzeczy, a nasza gwiazda Laurusia zasnęła po drodze. Chwileczkę poczekamy, jak przepakuje, to będziemy musieli ją lekko zbudzić. Patrz, ile kwiatków masz. Popatrz. Od razu do życia się. Od razu. Co tu masz? Kwiatuszki? Anioły. Jak robisz anioły na trawie? Tak. Jak robisz anioły? Świetnie. Julianka jak zwykle mam przy sobie na takich wyjściach, bo tutaj nie wiadomo, jak z wózkiem będzie. Ostatnim razem, jak tu byliśmy, to były takie początki nasze z Dominiką. Idziemy teraz w stronę Neusiedlersee, tak się nazywa to jeziorko tutaj. I to jeziorko ma pewną historię powiązaną z nami. Zaraz po tym, jak się poznaliśmy, jakieś 2 miesiące po tym, przyjechaliśmy właśnie tutaj, nad Neusiedlersee, nad jeziorko, na kemping. No i słuchajcie, spędziliśmy tutaj noc. Z tego dnia, przed tą nocą, zbierały się akurat chmury nad jeziorkiem. Była wielka burza, no i teraz się tak śmiejemy z tego, bo to tak wszystko było ciekawe, ale wtedy to te osoby, które tutaj były z nami, no nie było to takie śmieszne. Wszyscy musieliśmy wyjść z namiotu, bo namioty podlewało i namioty. Uciekaliśmy do... Właśnie, takich... jakieś chyba mieliśmy dziurawe namioty. Nie, to nie były dziurawe namioty, tylko była dolinka taka, nie? Aha, właśnie. Ale trzeba też powiedzieć, że to nie było tak, że my sobie tą dolinkę wybraliśmy. Tylko mały tutaj z góry piesek! Otrzymujesz miejsce, w którym masz się rozbić. I niestety mieliśmy... W sumie miejsce było dość dobre, takie w jednym miejscu, gdzie taka największa trawa rosła, nie? Co, kochanie, tam jest? No ale jak się później okazało, ta trawa rosła, ponieważ zawsze tam było troszkę mokrzej i dobrze miała dużo wody, żeby rosnąć. O, Laura, tam! Patrz, i już jaka kolejka doszliśmy. Po lody? Widzisz loda? Poczeka kolejka do lodu. Chcesz kamienie, Laura? Super! Super, skarbie! Super! Gdzie? No, tutaj. Rzucaj. Duży kamyk. Duży kamyk to jest, tak. Rzucaj. Ja mam rzucić? Tak. Okej. Super! Damy do... A teraz ty wrzucaj. No. Tu jej. Aha. Tam daleko, daleko. Tam daleko rzuciłaś, no. Cześć, mamo, z Juliankiem. Cześć! Cieplutko dzisiaj. Gorąco. Gorąco wręcz, no. Laura dzielnie utrzymuje balans, tak? Utrzymuje balans. To się całe chwieje. Ojej, narusza się. Narusza się. A ty sobie radzisz, super. Tak. Super. Super jeździłam. Hej, kuk, kuk. Cześć! Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawy tego zjeżdżania Laury tu.
dziewczyny, chłopaki. Cześć. Cześć. Krótka przerwa i idziemy dalej. Aha, czeka na ciebie, tato. Nie masz partnera do huśtania. Proszę, mamo. Tatuś ma trening na kolana, na ten. Przysiady. Ktoś się tu dobiera do kamery. Ktoś się tu dobiera. To mama, ćwiczysz chodakowską. Tak, z obciążeniem. Z obciążeniem, no. Pierwszy stopień trudności. Jak podrośnie, po roczku będziesz miała drugi stopień. Ale śmieszny jesteś. Laurusia, czy ty chcesz? A Laura? A Laura ma uproszczenie, minus jeden. To co mama ma plus, Laura ma minus. Tak? Mama minus. Mama minus. Ten nasz mały kaskader włazi tam ciągle sama. Potrafi. Ma coś po tatusiu. Laurusiu, tylko patrz pod nóżki. Teraz wam zdradzę taki szczegół o tym jeziorze. Julianek w dzisiejszym Q&A mi pomaga, tak a propos. To jezioro ma 34 km długości i w najcieńszym miejscu 4,5 km szerokości. I co ciekawe jest o tym jeziorze, to jest, że 2 metry głębokości ma maksymalnie w najgłębszym miejscu. Także spokojnie można przejść z jednej strony na drugą. Także ciekawa sprawa i wyjątkowe jeziorko. Julianek, teraz zaczynamy od pozdrowień. Pozdrawiamy za prędkość Malineczek MSP. Serdecznie Cię pozdrawiam, byłaś pierwsza. Na drugim miejscu jest Natalia Czarniak. Natalia ma też pytanie, skoro mamy samochód, dlaczego jeździmy często autobusem? Problem jest taki, że Wiedeń jest podzielony na dzielnice i te dzielnice w centrum głównie są płatne. Nie jest to tak jako problem dla nas, ponieważ my mieszkamy w dzielnicy, w której się nie płaci za parking, ale jest tak, że z dzielnic sąsiednich często samochody parkują w naszej dzielnicy, więc wieczorem jak wracamy, to często nie ma parkingu i muszę, i nie kłamię tu z ręką na sercu, muszę ponad godzinę szukać parkingu. Także jest to bardzo uciążliwe, dlatego wolimy czasami jechać publicznie niż naszym własnym samochodem. Natalio, dziękuję Ci za pytanie, serdecznie Cię pozdrawiam. Na trzecim miejscu był Sebas7574. Ciebie też serdecznie pozdrawiam. Dalsze pytania, ze względu na to, że mamy już wieczór i chcemy tego małego usypiać, odpowiem w następnym Q&A. Zapraszam do dalszego oglądania dzisiejszego vlogu. Jesteśmy teraz w punkcie wyjścia. I teraz plażę już opuściliśmy, idziemy na malutką pauzę. Idziemy lody. Na lody idziemy, tak? My idziemy lody. Tatuś to ładnie opisał, jak łamie dietę dzisiaj. Tak? Tatuś powiedział pauza. Tak. A ty pauza na lody, nie? Pauza na lody. Pauza i lody. Tak. No. Ty jaki zjesz? I to kołe. I jak smakują lody? Pyszne. Pyszne, tak? Tak. Mama? Smakują. Tatuś też grzeszy. Tak? Tu mamy taki port. I w tym porcie latem jest mnóstwo elektrycznych takich łodzi do wynajęcia. A teraz pustka. Sezon się jeszcze nie rozpoczął. O, popatrz, kutki są tutaj nawet już zawieszają. O. Mostu bez kutek. Kutki już zawieszają. A to trzeba wiedzieć, że tutaj są te kutki. Wow. 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 Pójdziemy. Latarnia tam jest. Tak jest. Takie mam jedzenie.
Dotknęłaś latarnię. Patrz, jaka wysoka latarnia. Siedzimy w latarni. Siedzimy przy latarni i obserwujemy księżyc. Obserwujesz księżyc? Tak. Tak? Tak, moi drodzy, już pospacerowaliśmy nad Neusiedlersee, jeszcze byliśmy nad latarnią. Wieczór się nam zbliża, my się zbieramy do samochodu. Ja już się teraz żegnam z wami, zapraszam do kolejnego vlogu i czołem, bohaterze!